Siema, z tej strony Adrian i dzisiejszy odcinek jest bardzo nietypowy, ale zanim do tego przejdziemy, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału oraz komentarzu. Przepraszam, że ostatni odcinek pojawił się 2 tygodnie temu, naprawdę to zmienię, ale może już nie będę przedłużał. Zobaczcie to, co tu się stało. Jesteśmy na trybie kreatywnym i nagle zacząłem sobie budować rampę stamtąd. I zacząłem iść przed siebie. No i odkryliśmy z kolegą, że da się tam iść. No niestety wszyscy nas cały czas kolapsowali. No ale teraz zacząłem nagrywać w momencie, kiedy już udało nam się tutaj dostać. I zobaczcie sami, co się tutaj dzieje. No i właśnie tutaj widać, że coś mi nie wyszło. I zaraz właśnie zobaczycie drogę do takiej wyspy. Powiem szczerze, że się trochę wystraszyłem. Na szczęście, no, może mnie trochę zabili, ale nie byli aż tak agresywni jak wcześniej, ponieważ dużo osób się z nami streamowało, bo też było ciekawe, co tam jest, prawda? No ale było kilku takich, co nam chcieli zepsuć wszystko, no ale to widać tutaj. Tutaj coś robiłem, nie wiem co, pewnie coś musiałem załatwić. No ale może mniejsza o co. Zaraz zobaczycie drogę, jaką ja musiałem pokonać, żeby się tam dostać. To nie jest takie trudne, sami widzicie, widzicie? Trzeba zacząć budować podłogi. To jest taki poradnik też, jak tam się dostać. Jak zaczniecie budować podłogi, oczywiście jak ktoś wam to nie sklapsuje, to w pewnym momencie możecie właśnie dojść do takiego punktu. Kod do mapki postaram dać się w opisie, chyba że zapomnę. Tutaj widać, że strzelałem do mnie. No, ale tu właśnie już doszedłem do pewnego momentu. Uważajcie wcześniej, żeby nie spaść, bo cofniecie się na wyspę startową. Gorzej jest, jak jest kosmos, ale to z kosmosu do pustyni tak jakby przechodzi po jakimś czasie. Zresztą zaraz pewnie i to zobaczycie. Ale zanim to zobaczycie mój chyba najładniejszy strzał z Deagla w życiu. Zobaczcie. Za 104 w głowę dostał stąd. No, także to był tylko taki chwilowy przerywnik, ale myślę, że warto zobaczyć takie strzały. I tu jeszcze likwidacja ze snajperki, proszę bardzo. No, myślę, że naprawdę fajne, fajne. Teraz właśnie ta ciekawostka. Zobaczcie. O, jest kosmos. I właśnie o tym mówiłem wcześniej. Czasem pustynie, czasem kosmos. I teraz tu, gdzie jestem, teoretycznie się nie da dostać, bo jest kosmos i przeszliśmy możliwą granicę. Jest jeszcze jedna granica, a mianowicie, o, zaraz zobaczycie, bo ten już jakiś random buduje właśnie. Zaraz zobaczycie kolejną granicę, którą też uda mi się przemierzyć. O, stanął, widać? Tak. I oto ta granica, widzowie, zaraz pokażę wam, jak ją przemierzyć, bo to nie jest trudne. No i rozpędziłem się. Spokojnie, wcale nie trzeba tego robić, bo zapomniałem, że to jest ta granica, o której myślałem, a więc tak. I co pierwsze można zauważyć? Jeżeli przeskoczymy tą granicę, to bez problemu, ale nie mamy kewa ani żadnych broni, więc raczej już tam nie wrócimy. I teraz zacznę płynąć tym oceanem, ale powiem tak od razu. Może nie będę to pokazywał, więc wam tylko wytłumaczę. Dopłynę do pewnego momentu, gdzie będzie kolejna wyspa, ale kiedy do niej dopłynę, to będzie kolejna niewidzialna bariera, no, którą tym razem będzie nas teleportowała. No, no normalnie, prawda, na normalną, tak jakby, rozgrywkę.
Ale fajnie wiedzieć o takich easter eggach. Jak będziecie to próbować powtarzać, to też uważajcie, żeby nie zbudować się zbyt wysoko, ponieważ możecie zostać przeteleportowani, a uwierzcie mi, to nie jest takie proste. I róbcie to nie kiedy będzie kosmos, tak jakby, tylko kiedy będzie pustynia i wtedy się dostaniecie. Tutaj jeszcze widać mapy, jak to wygląda. W ogóle trochę mi to przypomina oazę, tak. W sensie ja nie wiem, czy mi to przypomina oazę, bo mnie jeszcze nie było wtedy, w sensie nie grałem wtedy Fortnite'a. No ale sami ocencie w komentarzach. Mówię do tych starszych graczy oczywiście. Czy faktycznie to jest oaza, czy mi się wydaje. Oczywiście to jest odkryte przeze mnie i wszystko robiłem sam, sam to odkryłem. Możliwe, że na YouTube już ktoś to robił, ale ja sam do tego doszłem. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. Ja już się z wami żegnam, ponieważ dalej już zacznie mnie tylko lagować i tyle. I będzie coraz gorzej to działało. No, więc cześć!